bardzo. Chciałam dzisiaj Wam opowiedzieć o kolejnej postaci, o kolejnym polskim podróżniku, a tak właściwie podróżniczce. Dzisiaj będzie odcinek specjalnie, szczególnie dla tych, którzy lubią morze, lubią oceany i których interesuje ten świat, bo chciałam Wam opowiedzieć o kapitan Krystynie Chojnowskiej-Liskiewicz. Tutaj właśnie na tle morza. I kiedy Krysia się urodziła, to jak już była w Waszym wieku, przedszkolakiem, przeprowadziła się z Warszawy z rodzicami do Ostródy, do takiego miasta na Mazurach. Wtedy pierwszy raz zobaczyła takie wielkie mazurskie jeziora i też pewnego dnia w kiosku znalazła gazetę o tytule Morze. I tam po raz pierwszy zobaczyła zdjęcia olbrzymich statków. Takie się spodobały, że bardzo dużo czytała na ten temat. I chociaż statki na żywo widziała tylko dwa razy, i jednym był taki kuter rybacki, który może jakoś niespecjalnie jej się podobał, bo ona bardziej myślała o takich podróżach statkiem, to zdecydowała się studiować na Politechnice i została inżynierem budowy okrętów. Zajmowała się projektowaniem, wymyślaniem i konstruowaniem, czyli budową statków. I w tamtych czasach, to było dawno temu, 90 lat temu, zajmowali się tym głównie mężczyźni, chłopcy. I ona była taka dosyć dziwna w tym środowisku. Nikt nie rozumiał, dlaczego dziewczyna chce budować statki, ale ona się tym nie przejmowała. Zrobiła też kurs na kapitana żeglugi wielkiej. Właśnie dlatego jest nazywana kapitanem, bo może być najważniejszą osobą na jachcie. I Krysia poznała też swojego męża, też żeglarza. Bardzo dużo razem podróżowali, ale jej też zależało, żeby zachęcać do podróżowania kobiety. Ponieważ to były takie czasy, że kobieta na jachcie nie była doceniana, mimo że one potrafiły, zajmowały się też naprawianiem sprzętu, potrafiły nawigować, czyli określać pozycję statku i planować jego trasę, to bardzo często kapitanowie, którzy byli mężczyznami, jak widzieli kobietę na statku, to kazali jej iść do kuchni i gotować. No, Krysia się na to zupełnie nie zgadzała. Dzięki temu, że była kapitanem, mogła organizować swoje rejsy i organizowała też rejsy dla samych kobiet. Mężczyźni uważali, że jest to szalone, jej się te podróże podobały. I w pewnym momencie uświadomiła sobie, że nigdy żadna kobieta na świecie nie opłynęła świata dookoła na takim jachcie z żaglami samotnie. I ona uznała, że w sumie potrafi to zrobić, ma ochotę na taką przygodę i popłynie w taki rejs. Pół roku zajęło zbudowanie i w ogóle też zaprojektowanie statku, czyli przepraszam, nie statku, tylko jachtu żaglowego, który właśnie zaprojektował jej mąż. I był konkurs w gazecie, jak nazwać ten statek. Każdy mieszkaniec Polski mógł wysłać jakąś swoją propozycję. I Krysia później wybierała tę propozycję. Wybrała nazwę Mazurek, chociaż czasem żartobliwie mówiła o nim Pazurek. I już 10 marca 1976 roku miała wyruszyć w tę podróż z takiej hiszpańskiej wyspy Gran Canaria. Jednak po niecałych 2 dniach wróciła do portu, ponieważ zepsuło się takie urządzenie do samosterowania, co było ważne, jak się jest jedną osobą na jachcie, i zepsuła się kuchenka. Wszystko to naprawiono, 28 marca ruszyła w swoją podróż. Kuchenka i tak po jakimś czasie się zepsuła, więc głównie jadła jedzenie z takich puszek zimne, no ale dawała sobie radę. I tutaj są różne trasy rejsów. Nas interesuje ta zielona. Tutaj z Gran Canarii Krysia wypłynęła przez Ocean Atlantycki aż do Kanału Panamskiego. Tam spotkała kapitana innego statku, który dał jej wielką księgę o huraganach. Przydała jej się ta wiedza. Nieraz musiała sobie z takimi wiatrami radzić. Przepłynęła przez Ocean Spokojny. I tutaj koło Australii, tam płynęła przez wielką rafę koralową i to jest taki trudny teren dla jachtów, ponieważ tam często
te jachty utykają, przez Ocean Indyjski i tutaj w Kapsztadzie, przy Afryce, dowiedziała się, że dwie inne kobiety też planują taką trasę, też już są w takiej podróży jak ona. I mimo, że dla niej nie był ważny czas, w jakim ona opłynie ten świat dookoła, no to chciała być pierwsza, więc od tego momentu już ani razu nie zatrzymywała się w porcie. 2,5 miesiąca płynęła bez żadnej przerwy. Aż tutaj dopłynęła na taką wysokość, tutaj niedaleko wysp Zielonego Przylądka, 20 marca, no i w tym momencie zamknęła tą pętlę swoją, no ale jeszcze musiała tutaj wrócić do portu w Gran Canaria. I była to samotna podróż, ale ona miała kontakt ze światem. Pisała listy do swoich rodziców i męża, miała też tutaj taki telefon, z którym się łączyła, też rozmawiała z mężem, ale też dowiadywała się, jakie będą prognozy pogody. Osoby z Polski czytały jej gazety, żeby w ogóle wiedziała, co się dzieje w Polsce i na świecie. I też towarzyszyły jej dwóch towarzyszów, bo nie były te postacie, bo nie byli to ludzie, ale zabrała na statek taką małą laleczkę i żółtego misia, którego dostała od swojej cioci specjalnie na ten rejs, nazywała go Albatros, czyli tak jak normalnie się nazywa ptak. Ona nazwała tak swoją przytulankę. I też ważne jest, że tutaj widzicie jej zdjęcia. No jak ona mogła mieć zdjęcia, jak była sama? Większość tych zdjęć zostało już zrobionych po rejsie, kiedy została sławna, kiedy zdobyła ten tytuł pierwszej kobiety, która samotnie opłynęła świat dookoła, to fotograf się z nią umówił na taką sesję i porobił jej różne zdjęcia. I ją często pytano, czy ona się nie czuła samotna, czy nie było jej źle na tym statku, to ona mówiła, że po pierwsze miała tyle roboty, że nie miała czasu o tym myśleć, a po drugie, że ważna była dla niej wolność. To, że nikt jej nic nie każe. To, że może o wszystkim decydować sama. To jej się bardzo podobało. Wy też czasem lubicie decydować o kimś sami, co? I ona też oczywiście spotykała nieraz ludzi, spotykała ich w portach, spotykała ich też w szpitalu, bo niestety musiała w pewnym momencie skorzystać z takiej pomocy, ale też w pewnym momencie spotkała polski statek, gdzie kapitan zaprosił ją, to był taki bardzo duży statek, zaprosił ją na pokład, zaprosił ją na niesamowicie pyszną kolację, gdzie mogła zjeść kurczaka, a nie jedzenie z puszek i też tam mogła wziąć kąpiel w wannie, bo na jachcie miała tylko prysznic, już miała dosyć tej kąpieli, więc to było dla niej takie bardzo sympatyczne, że tak ten kapitan jej pomógł. I też ona właśnie mówiła, że miała tak dużo pracy, bo wszystkim musiała się zająć sama. Tutaj widzicie, jak takim specjalnym przyrządem określa pozycję statku, żeby wiedzieć, gdzie jest i gdzie ma płynąć. Tutaj zajmuje się sterowaniem, obserwuje żagle, żeby wiedzieć, skąd wieje wiatr. Też naciąga żagle nami. Tutaj też coś poprawia i ważna jest ta lina, ponieważ właśnie Krysia opowiadała, że największym niebezpieczeństwem dla osoby, która płynie sama, no jest to, że wypadnie ze statku, no bo jak wypadnie za burtę, to nie ma kto jej ratować, więc ona cały czas była do czegoś przypięta taką liną, żeby móc się uratować, żeby zostać na pokładzie. Tutaj też sprząta statek i swój jacht i właśnie, żeby takiej się nie powtarzały te dni, to ona sobie specjalnie wypisała, którego dnia tygodnia, co będzie robić, żeby była zmiana aktywności, żeby czasem sprzątała, a czasem naprawiała sprzęt. I też bardzo pilnowała tego planu, żeby o niczym nie zapomnieć, no bo wszystko musiała robić sama. Oprócz tego przygotowywała posiłki, czasem spała, chociaż były też dni, kiedy musiała pilnować jachtu i spać za dużo nie mogła. I też pisała swój dziennik. Każdego dnia notowała, gdzie była, co się wydarzyło. Ale też były różne trudności w czasie jej podróży. Właśnie raz była bardzo poważnie chora, musiała pójść do szpitala. Po kilku dniach z niego wyszła, przychodzi do portu, w którym zostawiła swój statek na kotwicy i patrzy. Mazurek zniknął. Bardzo się zdenerwowała, no bo stracić jacht w takiej podróży to jest no, bardzo poważna sprawa. Pomogli dobrzy ludzie, którzy szukali z nią tego jachtu. Okazało się, że
Kotwica puściła, jacht odpłynął, ale niedaleko, nikt go nie zabrał, po prostu sam trochę uciekł, ale udało się go znaleźć i mogła dalej ruszyć w podróż. Też miała takie przygody, ponieważ na jachcie miała taką bardzo ciężką, 90-kilogramową tratwę, która miałaby jej posłużyć, gdyby coś się z jachtem stało, taką ratunkową. I dwa razy taka mocna fala ją zabrała z jachtu i musiała ta drobna, malutka kobieta ją sama taką ciężką tratwę wciągać rękami na jacht. Udało się to za każdym razem, ale były też piękne momenty. Krysia bardzo lubiła, jak delfiny pływały koło jej jachtu. Też najpiękniejszym miejscem, które zobaczyła w czasie swojej podróży, była wyspa Tahiti i tam też poznała Polkę, trochę na tej wyspie pobyła i zawsze chciała tam wrócić. I też udało jej się rzeczywiście dokonać tego wyczynu. Została pierwszą kobietą na świecie, która okrążyła świat dookoła. Była przywitana na tej Gran Canaria przez bardzo wiele osób, polityków, najbliższych, przez ludzi, których poznała w czasie swojej podróży. Została taki biało-czerwone kwiaty, ponieważ to są kolory Polski. Tutaj się wszyscy z nią cieszyli i świętowali. Była też nagradzana, została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa, tutaj odbiera też jakąś statuetkę. I obecnie razem z mężem starają się każdego roku przynajmniej kilka miesięcy nadal spędzić w podróży na jachtach. I też Krysia jest bardzo zaangażowana w to, żeby zachęcać ludzi do żeglowania, szczególnie kobiety. Jakoś bardzo cały czas ma taką misję, żeby zachęcać dziewczyny, żeby się zajmowały żeglarstwem. I też oczywiście tutaj też polecam książkę. Nadal nikt nie napisał o Krysi dla dzieci. Ja sądzę, że to jest niesamowita historia i że może jak słucha mnie jakiś pisarz, to może warto się tym zająć. I też dla Was, dzieciaki, mam takie pytanie. Chciałabym, żebyście się zastanowili, jak wyglądałaby Wasza łódź, statek, pojazd, którym da się płynąć i o którym opłynęlibyście świat dookoła. Co by na nim było? Co byście zabrali w podróż? Kogo ze sobą? Może jakąś ulubioną zabawkę? Może przyjaciela, kogoś z rodziny? Jakie przyrządy by się tam znajdowały? Co byście tam jedli? Co by się tam działo? Wiem, że macie niesamowite pomysły i mam nadzieję, że macie przy sobie plastelinę, klocki albo kartki, farby, kredki i możecie taki swój statek marzeń stworzyć. Czekam na Wasze prace. Jestem bardzo ciekawa, co stworzycie. Cześć, do zobaczenia.